Hej, cześć, witam was wszystkich serdecznie. Z tej strony Chucky, jest to kolejny odcinek, czyli zagrajmy w Tomb Raider 2013. Znajdujemy się na szczycie lasu? Boże, moja pamięć jak zwykle jest słabiutka. A tu jest nasz obóz. Łzy nie przywrócą mnie do życia, dziewczyny. Mokrablu na szczycie. Tak właśnie powiedział Byrot. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach, ani górskich wspinaczek. Boże, wolałabym, żeby tu mnie zabili. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję i jestem pewna, że nie zabierze nas z tej wyspy żaden samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z Himiko i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać. Najpierw musimy się rozwinąć troszkę, Lara. Nie wiem z czego. Tutaj cały czas czegoś brakuje. Wyszukiwanie naboi. Orientacja w terenie. Weźmy tu naboje. Będziemy mogli mieć więcej amunicji. Wyszukując zwłoki. Czemu by nie? O, specjalista. Gratulacje, odblokowano najwyższy poziom umiejętności. Teraz Lara może się nauczyć najbardziej zaawansowanych technik. Oby. Szlamazara czegoś nauczyła. Dobra. Tu nie mogę rozwinąć. Chyba mam wszystkiego za mało. Tu mam wszystko, tutaj mam jeszcze sporo. Ale mam wszystkiego za mało. No dobra, trudno. Musimy się w tym odcinku dostać na plażę wraków. Musimy oczywiście uważać, bo tu będzie troszkę nieprzyjemnych panów. Czyli nic nowego. Tam się świeci go skrzynka, już ją widzę. Gdzieś tu. O, to się pięknie spałaś na skraju mapy. Dobra. Czy tam coś jeszcze jest? Siema, ptosiory. Aha, to jest ten nasz rozbity helikopter, którym lecieliśmy ostatnio. Cud, że przeżyliśmy, jeżeli mamy być cztery. Bo normalnie człowiek by nie był w stanie tego przeżyć. No to jest Lara, ona przeżyła już tutaj tak dużo, że nic jej nie złamie. A przynajmniej tak może się wydawać. Okej, do przodu. Do przodu, do przodu, od nagle. O, koleś coś gada. Nie wiem, czy ja nie muszę jednak troszkę głośnić ich dialogów. Jesteś pewien, że są tutaj? Boże, jak wyją tam wilki. Świetnie, pieprzone wilki. Hej, jeśli się chowacie, wyłaźcie! Dobrze. Pokażcie się! Lepiej poddajcie się teraz, a nie psy was znajdą! Czy już mogę strzelać? Wyłazić! Wyłazić! Ha! Bitch! Leżysz. Gdzie jest jeszcze jakiś? Tam chodził, ale poszedł sobie. Wróć! Tak rzadko używam tego trybu, że nawet sobie go użyję, a co? Mówię, koleś, oddawaj. Co masz? Gdzie ten koleś poszedł? W ścianę? A tam jest. Ups! Sorry, koleś, ale stałeś mi na drodze. Używam tego tylko po to, żeby się nie napnąć tak vis-a-vis. O, tam jest. O, fuck. Nie trafiłem. Czy ty słyszysz głosy w głowie? Kurczę, no. Pokaż się, widzę cię tam.
No nie trafię w niego. Serio. I tu idzie, zaraz mnie zobaczy. No. No. Tu się odbywało to jakieś polowania. Widzę, że tu jest pełno takich rzeczy. O, ja mogę to zrzucić. Hop. Coś tu na mnie jest. Na pewno. Czemu ja nie mogę wskoczyć? What the fuck? Jak ja mogę tu wejść? Powinna się tu... No. Cholera. Tak, tam mogę skoczyć. Zbieram białą skrzynkę. I tu. Może z góry będzie mi łatwiej ich jakoś pokonać. I musimy chyba na tą... O, na to właśnie. Linkę, zabierzmy skrzynkę. No, czy ten koleś musi mi gadać do głowy? Dobra, gdzie jest? Ktoś, kogo mam się bać? Tam jest, dobra. To może stąd będzie lepiej go trafić. Co to diabła? Czemu ja mam zapalającą? Ups. Dobra, może do wody. No, zabieraj. No dobrze. Nie pamiętam co tu cię. Tutaj coś znaleźć. Obóz odkryty. Spamy sobie tą przy okazji. Nie tam. Ojeja. Dobra, też leżysz. Nic tutaj jest jakoś iść na, wiecie, na żywioł, bo skoczyć tutaj jest zbyt wiele, to jest dość ciemny teren. Mogę tu wejść? O, super. Aha, tu muszę strzelić. Do tyłu mogę skoczyć. Aha, są tylko krzaki. A mogę tutaj jakoś skoczyć? Nie mogę. Świetnie. Też nie. Masz coś? Nie. Nic. Szukamy dalej. Zgaś to. Ojej. Nawet mam cela dzisiaj. Masz coś? No pytasz się o non-stop. O, oh, fuck, o, oh, fuck, o, oh, fuck. Gin, koleś. Gin, gin. What? 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 Co tu się dzieje? God damn it. Zostaw mnie. Mnie tu nie ma. Zostawcie mnie. Gadamet. Wilki to wszystko. Chyba musimy to jakoś inaczej rozwiązać. Płoń. Tu biegnie. Proszę. Trochę ognia dla ciebie. Dla ciebie też. Z jakimś świszczą w głowie. Leż. Dobra, leżysz. Jeszcze jeden biegnie. Czy ktoś jeszcze? Chętny? No, zabawę? A no, możemy trochę... pooprawiać. Jezu, znowu jakieś osiągnięcie, co tu się dzieje? Dobra, idźmy może do przodu, bo prawie 10 minut, a
Zbyt dużo tutaj. Zbyt daleko to nie poszedłem. A tu jest ten obóz. Dobra, teraz myślę, że możemy coś rozwinąć. Co mi tutaj zostało? Tutaj coś mi zostało. Podajnik nabojów. Usuwa konieczność umieszczania nabojów w magazynku pojedynczo, co przyspiesza przeładowywanie. No zdecydowanie to się przyda. Co jest tutaj, w tym domku? Coś tu jest na pewno, nie? Pewnie. O, weźmy sobie strzały. Jakaś książka. Wojownicy burzowej gwardii. Dziś stoimy u progu wielkiej zmiany. Wielka zmiana, dobra zmiana, to się źle kojarzy. Czyli kilka znajdziek naszych. O, grobowiec. No pewnie, że idziemy. Chociaż szczerze mówiąc, już nie pamiętam, co to za grobowce w tych dalszych etapach się pojawiały. No ale pewnie mi się zaraz przypomni, jak tylko zobaczę, co muszę zrobić. Te klimaty. Właśnie i taki powinien być klimat Tomb Raidera. I tego brakuje, nie? Tam jakieś strzelanie co chwilę. Azyl burzowej gwardii. Dobra, zapiszmy sobie ten obóz, że on tu jest. Zapalmy sobie pochodnie, rozświetlmy sobie sytuację. Czy ja mam kto strzelić? Tylko ja bym chciał... To. No, chyba tak. To będzie jakaś taka sytuacja. Fak, fak, fak. Do góry, do góry, do góry, Lara. Musimy chyba pozapalać. Nie wiem, czy wszystko. Nie, zdecydowanie nie wiem, co robię. Czy to jest tylko stróż jako światło? Tu się mogę złapać? Tak. Aha, no muszę... chyba najpierw strzelić w tamto. Czy to spłonie samo? Tak. Zdecydowanie jest to za ciemno. To wszystko? Okej. Czy ja coś cheatowałem w takim razie? Czy tak miało być? Co tam masz, Lara? Mamy punkt umiejętności. To się ceni. Wow, wow, wow! Możesz stąd zejść, nie zabijesz się? Oj! No nie zabiłaś się. Okej. Okay. Weźmy sobie jakiś punkcik w takim bądź razie. Tu mamy dosyć mało tego miejsca. Aha, bo tu było zablokowane wszystko. Mistrz łuku, wystrzela do ręki i wykończ nią przeciwnika, aby zyskać dodatkowe nagrody. Ponadto otrzymujesz ulepszone cele. O, dobra. Bierzemy łuk. Naciśnij F podczas korzystania z łuku, żeby wykończyć ogłuszonego wroga strzałą. Czemu by nie? A, mogę w sumie jakąś broń jeszcze ulepszyć. A, to przy okazji. Ściany takie, znaczy ściany te skały, takie gołe, takie śliskie się wydają. Ten pył taki unoszący się, no tak właśnie to powinno wyglądać. Wiem, powtarzam się, ale co zrobić? Dobra, lećmy do przodu. Musimy dzisiaj dotrzeć tam na ten... na tą plażę. Tam będą czekać na nas nasi... znajomi. Oni chcą naprawić jakąś łajbę. Chociaż my doskonale wiemy, że to zupełnie nic nie da. Coś dla nas? Pewnego? Tylko dla... Coś jeszcze tu jest? Nie. Byłem z ekipą wysłaną do klasy. Widzieliśmy tam całą masę martwych żołnierzy.
rozwijaj. Widziałeś jakiś oni? Ja... Słuchaj, nie chcę o tym mówić. Poważnie, bracie. Co tam zobaczyłeś? Słuchaj. Musimy ich zabić, ale już po cichu. Nie wiem, to jest... Tak wiem, dziwne ruchy robię, ale chcę widzieć. Nawet jeśli ojciec Matias mi każe. Niezły jojo. No jak perety? Kurczę, nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle coś takiego zrobić. Nie wsparcia. Nie leżeć tam. Fuck, zginął. Nie ma was na tej wyspie już być. Gardanet. Dobra, leżysz. Widzę wilki. Trzeba sobie wilki wytrenowały. Możesz tu wejść. Dziękuję. Poprawimy sobie zwierzątko. Bo grzybki można zbierać przecież. Kolejne wyzwanie. Dobra, gdzie my idziemy? Jak to było? Może jak mu ta noga... jak mu nogi rozkoczyło. Mam nadzieję, że nie spadnę. Strasznie mało naboi do tej jednej broni mamy, tylko karabinu. Mało dają. O, co to jest? Mało przyjemnie to wygląda. Wilki, tak jak te w lesie. O. Czy oni je tutaj hodują? Chyba tym gazem je trują. Dlaczego takie dzikie są? Dobra, co ja muszę z tym zrobić? Czy ja mam to pociągnąć, żeby mi odblokować drogę? Chyba tak. Jezu, jak tam szczekają. Co to było? Mi się pokazało, a ja nie zauważyłem. Spalmy jedno, spalmy drugie. Zabieramy skrzyneczki. Tu się zawsze przyda. Trzeba znowu tutaj. Zwinąć rzeczy. O, ktoś leży w tych kościach. A to go skrzynka. Wow. Musimy iść chyba tutaj. My chyba wyjdziemy gdzieś koło tego miasta ubogi, tak mi się coś kojarzy. Ale głowy nie dam. Idziemy chyba znowu jechać tymi takimi, nie wiem, no... skrzynkami na linach. Wow. Czy coś tu jest na mnie? Chyba nie. Chociaż? Nie, wydawało mi się, że tu jakiś może sekret będzie. Wiecie, coś fajnego do zdobycia, a tu nic nie ma. Ok, dziś wychodzimy. O, miasto ubogich. No dobrze mi się kojarzyło. I właśnie przy tych platformach jesteśmy i musimy się tam dostać. No Lara... Oh, miałaś się złapać tej liny. To nie jest takie trudne. Dobra, może jakoś tylko podejść. Laro, jesteś tam? Alex, o. Nie mogłam się z wami połączyć. Właśnie dotarliśmy na plażę. Kuter jest mocno zniszczony. Bez odpowiednich narzędzi możemy mieć problem z doprowadzeniem go do stanu używalności. Przydałaby nam się pomoc. Zobaczcie, co dacie radę zrobić. Ja już idę. Uważaj tam na siebie. To mamy zejść na plażę. Mam nadzieję, że zaraz nas tutaj ktoś miły powita. Czy nie? Czy ja się nie obrażę, nie musicie mnie witać. Gdzie mam iść?
Aha, tam zostanę. Wow. Hops. O, rany. Myślałem, że będzie to szybciej trwało. Nie mamy odpowiedniego narzędzia, bo też mi taka... Nie wiem, jak to nazwać. Taka jakby... trolka? Nie wiem, co ja gadam. Trolka to jest właśnie to, co ja teraz robię. Może to za głupoty gadam. Więc ja muszę wskoczyć. Aha. Skacz. Gondola. Aha, tak to się nazywa. Dobrze wiedzieć. Uuu. Mglista pogoda. Laro, jesteś tam? Alex mówił, że już schodzisz. Niedługo będę na miejscu. Muszę ci coś powiedzieć. Kocham cię. Co się dzieje? Aha. Cokolwiek powoduje te burze, cokolwiek nie pozwala nam opuścić tej wyspy, znajduje się w klasztorze. Jesteś pewna? Tak samo. Na razie nie możesz nikomu o tym powiedzieć. Pomogę Reyes naprawić ten kuter, ale potem ruszam w głąb wyspy. Laro, to mi się nie podoba. Po prostu mi zaufaj. To jedyne wyjście. No dobrze, uważaj na siebie. Dobra, gdzie my dotarliśmy? Trochę zmieniamy klimaty. Aha, to więcej takich platform i wież. Dlaczego mnie to nie dziwi? I już myślałem, że znowu nie trafi. Dobra, ale gdzie teraz, na górę? No chyba tak. Mi się wydawało, że to się szybciej na tą plażę schodziło, no ale jednak nie. A, no to już wiem, gdzie będziemy walczyć. Jak nie już. Jest za cicho. No właśnie. W tej grze nie może być cicho. No to walka. No właśnie. Wow. Zgincie. Nie, chyba wy. A ja zapomniałem, że ja mam te... no... granaty. Ha! Gdzie oni są? A tu! Dzień dobry! Kontrola populacji, właśnie, za dużo... Nie, zginę! Gin! No, dlaczego? Przecież tak ładnie mi szło. Leżeć. No pięknie leżysz, ty też. Jakie obejdę ją? Proszę mi to nie obchodzić, bo mi to nie obchodzi. Daj. Umrzyj. Gin. Czemu nie ma już tu naboi? Ja chcę naboje. O, fuck. Ale chociaż jest checkpoint. Chyba. No. Gdzie mam mnie? O, fuck. Chyba sam się pozbył swoich kolegów. O, to musiało boleć. Zabiłaś moich braci. Teraz sama zginie. No, nie wątpię. Jak ty się do mnie odzywasz? Oczywiście nas nic nie trafi.
No wybacz, ale ci nie pomogę. No dobra, lepsze to niż strzelanie z pewnością. Co on odwala? What the... O, dzięki, że tu byłaś, blacho. A, baba, blacho. Jezu, Lara. Skacz na to. Holy shit. No, shift mamy... Aha, to ja muszę sam zaskakiwać. Już myślałem, że nie trafię. Wow. Już myślałem, że nie trafię. I do wody. I przeszkoda. I woda. Dobra, chyba jesteśmy blisko tej plaży. Ale wir tutaj jest. Tak, bo już widzę znajome elementy. Coś mi mówi, że reszta znalazła łatwiejszą drogę na dół. No, z pewnością. My się musimy przyciskać przez jakieś szczeliny. O, już widać nawet statek jeden, w sensie wrak. Udało się. Tylko gdzie oni są? I wszyscy moi przyjaciele. Odkryto nowy obóz. Ale gdzie? O, część broni maszynowej. Pamiętam, że chyba tam będzie się już szło. Chyba już pod koniec? A może nie? Pamiętam. Do końca. Jakoś tak było. To też pamiętam, trzeba było przyciągnąć to tutaj. Też było dosyć wkurzające. Nie wiem, czy to trzeba było robić, czy tam po prostu coś jest fajnego. Tu widzę, że coś się świeci, ale dobra, zobaczmy, czy nam się uda na to skoczyć. Jak ja mam to skoczyć? No Lara, możesz to skoczyć. A zresztą. Dlaczego mam wolno skoczy? Jak ja mogę wejść? No, to chyba jest zbyt trudne na mój mózg. Nieważne. Idźmy na dół. No to też są jakieś dwa grobowce. Obejdźmy do dookoła, bo na pewno coś tu jest. Wróżka tak dla siebie... O właśnie. Sama dla siebie nie jest. Coś tu jeszcze jest? No na górze coś jeszcze. Co to jest? A to chyba wyzwanie. Grzebanie w kretowisku. No, w kopcach. Kopiec kreta. No, co ty Lara robisz? O, jedną z trzech części strzelby. A, tu chyba potrzebujemy wzmocnienia. Bo już za słabe. No właśnie. Czyli tam nie wejdę. Ja mówię, co to za koń, a to motorek. Może najpierw wozowisko wiedźmy. I sprzęt sobie może jakiś umocnimy. No, w sumie nie mamy zbyt dużego wyboru, bo została nam ta broń. To jeszcze i co? 350 mamy potrzebne, żeby chyba już całkiem to zrobić.
Dobra, to nie będzie to jeszcze jakaś scenka, czy nie? Może to zrobimy w kolejnym odcinku. Dotarliśmy na plażę wraków i stąd będziemy próbowali naprawić skuter, który co chwilę rzęzi gdzieś tam w słuchawkach teraz. Także do usłyszenia w kolejnych odcinkach serii. Zagrajmy w Tomb Raider 2013. Cześć!